Pan selekcjoner Paulo Souza. Postać niby znana, ale w pewnym sensie tajemnicza. Jego niespodziewana dość nominacja na trenera polskiej kadry naturalną koleją rzeczy sprawiła, że życiorys Portugalczyka w ciągu kilku dni został prześwietlony przez każdego dziennikarza. Wyślij tam kogoś, tego sprytnego. Jakim samochodem przyjechał, jak wyglądał, skąd? Wszystko. Paulo Souza trener to na pierwszy rzut oka spokojny, elegancki, wyważony dżentelmen w dopasowanym garniturze. Trochę z przymrużeniem oka jest prześladowany przez słynne Zibitop albo Thanks for your question. Ale Souza trener to zupełnie inna postać niż Souza, piłkarz. Wraz z Marką Okocim i z Wami w dobrym składzie przyjrzymy się historii naszego selekcjonera. Paulo Souza, rocznik 1970, to przedstawiciel złotego pokolenia portugalskiej piłki. Choć on sam indywidualnie nie zapisał się w historii piłki tak jak Luis Figo, Rui Costa czy Pedro Pauleta, to i tak, o czym zresztą za chwilę, swoje osiągnął. Kariera urodzonego w portugalskim Wiseu Souzy zaczęła się od Mistrzostwa Świata. Konkretnie od młodzieżowego Mistrzostwa Świata, wywalczonego na boiskach Arabii Saudyjskiej w 1989 roku. Selekcjoner reprezentacji Portugalii, Carlos Queiroz, obok późniejszych filarów dorosłej kadry, takich jak Fernando Couto i João Pinto, powołał na turniej również 19-letniego wówczas Paulo, wychowanka Benfiki. Młodzi Portugalczycy zdobyli tytuł, a po powrocie do ojczyzny Paulo Souza, wówczas gracz ofensywny, został włączony do pierwszej drużyny Benfiki przez Svena Jorana Eriksona, zostając przy tym jednocześnie przekwalifikowanym na środkowego pomocnika. Souza w Benfice grał przez 4 sezony, zdobywając Mistrzostwo Kraju w 1991 roku. Latem, ale 2 lata później, młody Paulo wywołał skandal, który obił się szerokim echem po piłkarskiej Portugalii. Wraz z innym piłkarzem Lwów, Antonio Pacheco, poszedł na wojnę z zarządem, który po prostu zalegał z wypłatami. Kiedy po raz kolejny nie udało im się dojść do porozumienia, obaj Portugalczycy zdecydowali się na odejście z Benfiki do, uwaga, drużyny największego z rywali, z tego samego miasta, Sportingu. Zaraz was trochę podregulujemy, bo coś wam się chyba w głowach popi***ło. Rzeczywiście jakiś pan nerwowy. Souza nie gryzł się w język. Publicznie oskarżał były klub o brak szacunku i traktowanie, tu cytat, jak psa, a nie jak człowieka. Generalnie dymy, widzowie. Tak czy inaczej, przenosiny do Sportingu stały się faktem. Tam, obok młodziutkiego Luisa Figo, Souza pokazał się szerszej publiczności i zwrócił przy okazji na siebie uwagę dużych europejskich klubów. Po rozegraniu zaledwie 1 sezonu w barwach Sportingu do Lizbony zaczęły napływać zapytania o młodego Souzę. Podobno Portugalczyk był już po słowie z AS Romą, ale na ostatniej prostej Rzymian wyprzedził Juventus, z którym ostatecznie Paulo podpisał kontrakt. Souza wraz z Didierem Deschampsem z Olympique Marsylia dołączył do ekipy trenowanej przez Marcelo Lippiego, w której były już takie nazwiska jak Del Piero, Vialli, Di Livio, Peruzzi czy Ravanelli. Portugalczyk szybko zaaklimatyzował się w Turynie i walnie przyczynił do wywalczenia Mistrzostwa Włoch, samemu zdobywając tytuł najlepszego obcokrajowca sezonu. Souza był cichym bohaterem. Kibice doceniali jego mrówczą pracę w defensywie, twardą, ale jednocześnie spokojną grę i umiejętność posyłania z drugiej linii niespodziewanych podań, otwierających drogę do bramki rywala. Niekoniecznie porównując całokształt, ale pod względem chłodnej głowy, może trochę taki Pirlo? Kolejny sezon w barwach Juve zakończył się wielkim triumfem w Lidze Mistrzów. Stara Dama pokonała w finale Ajax po rzutach karnych, a Souza rozpoczął mecz w pierwszym składzie, co ze względu na dużą podatność pomocnika na kontuzję nie było w tamtym sezonie zbyt częste. Niestety, mimo sukcesu na europejskiej arenie, Portugalczyk przestał dogadywać się z Lippim. Włoski szkoleniowiec coraz częściej widział Souzę w roli rezerwowego. Ten odbijał piłeczkę i podobnie jak w czasach gry w Benfice, coraz częściej zaczął publicznie oskarżać swojego trenera, zarzucając mu nieuczciwość i fakt, że w pierwszym sezonie był przez Lippiego wręcz przymuszany do gry z niezaleczoną kontuzją kolana. Souza w tym konflikcie stał na straconej pozycji. Argumenty sportowe były po stronie trenera. Za Lippim, co w kontekście zwycięstwa w Lidze Mistrzów było zrozumiałe, stali pozostali piłkarze Juventusu.
Paulo nie miał już przyszłości w Turynie. Latem 1996 roku Souza trafił do Bundesligi, przyjmując ofertę Borussii Dortmund. I tu nie obyło się bez kontrowersji. W Niemczech niemiłosiernie drwiono z BVB, że za 7 milionów marek kupili gościa ze szkła. Doszło do tego, że gdy w klubie z Dortmundu zorientowali się podczas badań, w jak słabym stanie są kolana i biodro Portugalczyka, chcieli zrezygnować z transferu. Tego jednak nie dało się odkręcić. I całe szczęście. Borussia w sezonie 96-97 szła jak burza w Lidze Mistrzów. Podopieczni Otmara Hitzfelda w drodze do wielkiego finału pokonali francuski Auxerre oraz w półfinale Manchester United. Souza stanowił trzon drużyny i po raz drugi z rzędu dotarł do wielkiego finału Ligi Mistrzów, gdzie czekał na nich Juventus, w którego składzie zaczynał błyszczeć Zinedine Zidane. Borussia pokonała naszpikowany gwiazdami Juventus. Na dwie bramki Karla Heinza Riedle pięknym krzyżakiem odpowiedział Alex Del Piero, ale nadzieję starej damy odebrał młodziutki rezerwowy Lars Ricken, który przy pierwszym kontakcie z piłką, dosłownie chwilę po wejściu na boisko, przelobował z ponad 20 metrów Peruzziego. 3-1 dla Dortmundu i drugi puchar Ligi Mistrzów z rzędu dla Paulo Souzy. Tym razem triumf smakował dużo lepiej. To był chyba szczytowy punkt kariery Paulo Souzy. Po wygraniu Ligi Mistrzów, dwa sezony z rzędu, wartość Portugalczyka wzrosła, mimo tego, że kontuzje nadal przytrafiały mu się bardzo często. W 1998 roku Souza wrócił do Serie A, tym razem do Interu. W Mediolanie pomocnik trafił jednak na zawirowania na ławce trenerskiej. W ciągu zaledwie dwóch sezonów Inter prowadził Mircea Lucescu, Luciano Castellini, po nim Roy Hodgson, a na końcu dobry znajomy Paulo, Marcello Lippi. Mimo zaledwie 30 lat, Souza zdawał sobie sprawę, że przestaje powoli dawać radę fizycznie i powolutku schodził ze sceny. Z Interu odszedł na wypożyczenie do Parmy, by następnie wylądować w Grecji. Oferta Panathinaikosu była dla Portugalczyka złotym strzałem pod względem finansowym, a Ateńczycy płacili bardzo dobrze. A że przy okazji Souzie udało się w barwach Panaty strzelić bramkę Juventusowi, to już inna sprawa. Po jednym sezonie i zaledwie 10 meczach ligowych, jakie Paulo zagrał dla Panathinaikosu, na początku 2002 roku odszedł do Hiszpanii, gdzie po kilku miesiącach, zmęczony już ciągłymi kontuzjami, po cichu zakończył karierę w barwach Espanyolu. Ostatnim etapem kariery zawodniczej Paulo Souzy był wyjazd z reprezentacją Portugalii na Mundial do Korei i Japonii. Pomocnik nie zagrał jednak w żadnym meczu, nawet w tym legendarnym starciu z Orłami Engela. Jeżeli prawa strona się włącza, to lewa schodzi do środka. Na siłę wszyscy chcemy zrobić jego mega piłkarza. Jego bilans w kadrze zamknął się na 52 meczach w latach 91-2002. Paulo nie strzelił dla reprezentacji żadnej bramki, ale przed mundialem w 2002 roku pojechał na Mistrzostwa Europy w 96 i 2000, bynajmniej nie w roli rezerwowego. Trwający właśnie turniej jest więc w pewnym sensie jego trzecim euro. Do trzech razy sztuka? Piłkarska kariera Paulo Souzy była krótka, intensywna, pełna kontuzji, kontrowersji, ale i sukcesów. Dziś trudno wyobrazić sobie tego spokojnego pana w garniturze, który publicznie kłóci się z trenerami. Na szczęście do tej pory nie musieliśmy przekonać się o wybuchowym charakterze Portugalczyka. I oby tak zostało. A wy za to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Jeśli nie widzieliście poprzednich filmów, to zachęcam do nadrobienia i zajrzenia przy okazji również na mój podcast Historie z boiska. Link widzicie teraz na ekranie. Konrad Szymański, kłaniam się nisko i do usłyszenia.